ranek. Dzieją się jajka. Także słuchajcie, mam nadzieję, że u was też fajna atmosfera. Wszystkiego najlepszego. A ja idę do majonezu. Insta friendly to wygląda. Trzeba jeszcze tu gdzieś poukładać, nie? No, widzę, że Brygida już serwetki. I baranek już znalazł swoje miejsce na takim ładnym czymś. Tak się zastanawiam, w pogaństwie symbol czegoż to mógłby być. Jajka płodności, a baranek, że co? Pomyślę, wymyślę, to wam powiem. Ale tradycja jest tradycja. Ciężko będzie jeść tego baranka. Gdzie barankujemy? Miejsce się robi dla baranka. Super, jeszcze przydałaby się czerwona chorągiewka. Zawsze były z czerwonymi chorągiewkami, nie? Więc właśnie tak to wygląda. Serwetki świąteczne są. Super. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o ciasta, to mamy tak, Marcinka. Jeszcze wszystko w papierze dopiero rozpakowujemy, żeby zrobić do kawki. A twoje ręce niech rozpakowują, bo ja mam jedną. No to chyba będzie sernik, wiesz? Mamy sernik. Spoko. Kolejne. Podtrzymaj talerzyk. Gdybym bekała, to właśnie zjadłam śniadanie. To jest krówka. To jest krówka. Z białkami jakimiś. No, czekoladowymi. I Rafaela powinno być. Voilà. Także po kawałku ciast takich mamy. To, słuchajcie, na Podlasiu ten Marcinek. Marcinek jest super. To jest tak pyszne ciasto, ale to się w głowie nie mieści. Po prostu polecam strasznie. Próbujcie, jak będziecie tutaj na Podlasiu. A po śniadaniu przyszedł czas na ciasto, już pokrojone, i kawę. Tu została wymieszana. Pycha. Chyba zacznę od Marcinka. Ale w ogóle nie boli. Także możesz się decydować. Tak jak u fryzjera nie usypiam, bo mnie wkurza po prostu, to tutaj wiesz, odwrót. Tadam! Kulinarnego ciąg dalszy. Moje placki, Brygidy frytki, Edyta nic nie je. My będziemy tutaj szamać. Co to za wygrzewanie się? Co to za wygrzewanie się? I następne. O, i z maskotką. Nie inaczej. Po
zjechaniu 3 cm z asfaltowej drogi. Takie właśnie są drogi, nie żeby asfalt doprowadzić gdziekolwiek, gdzie bądź. Nie ma marnotrawstwa, ale mamy trochę wody i idziemy czarować nad tą wodę. No, w sam raz wyjdzie. Gdzieś daleko od szumu proponuję. A tu co? Ośrodek po prostu. Tak, ośrodek wypoczynkowy. Chatka. No i bardzo dobrze. Aha, fajnie. Ładne. I tam jeszcze, tam jest domek, gdzie tam jest pała. To jest fajne, bo można sobie usiąść i zjeść. Jakbym wiedziała, to byśmy pizzę wzięły. Super. Trochę cywilizacji nie trzeba na kocu. No, to bardzo dla rowerzystów, bo tu coś karnawalowało, to no nie. Grimbala, jak zwykle jeszcze. Dobra, słuchajcie, znalazłam odpowiednie drzewo do czarowania i magii. Świece mam. Miejsce ogniskowe jest. No to będziemy działać, bardzo mi się podoba. Bardzo fajne, rozłożyste drzewa. Świecę intensywnie w czasie. Słońce jest piękne i zacne. Ładnie to wszystko wygląda. Znalazłam dobre drzewa do magikowania. Sorry, że się tak zasłaniam, ale kompletnie nic nie widzę. Nie chcę do was mówić w okularach. Chociaż może adyć powinnam.
a dać powinnam. Także zjednoczone cztery żywioły, woda, powietrze, ogień i ziemia. I widzę, że jakiś papierek niecny tam leży, nie nasz. Ale właśnie, o, te drzewa wynalazłam, super. Także zaraz kolejne działania. Muszę podnieść ten papier, bo jest nieinstagramowy i niewizyjny. Życie youtubera. Za godzinami pracy i odpoczynku robimy sesję zdjęciową kartą Tarota. Cykl Oswajam Tarota, Tarot na drogach i bezdrożach, Tarot wszędzie, zawsze tam, gdzie ty. A tu buty. No, nie żeby tam jakoś nic nie robić, można coś robić. Dzięki Zielona w ogóle za pudełeczko na Tarota. Super się sprawdza, obok wahadełko, tutaj Tarot i możemy wędrować. Moja oswajana aktualnie talia. Celtycka bogini Brigida poznosiła różne artefakty, dary natury. No to trzeba je sfotografować. Trochę popsułam kwiatki nazbierane. Wianek się robi. Obawiam się, że włosy po mleczach będą do mycia, ale i tak mam do mycia, bo mam wazelinę na tatuażu na stop i tłuszczę. No ale jak być na łonie przyrody i nie wiankować, byłoby grzech. A ma kto wiankować? Czarownica małolata. Ale nie ma tych. Z czego to się robi, jakiś wianek? Nie, z koniczyny. Najlepsze były. Żółte. Ale są najzdrowsze za to. Jakby ktoś mniszek lekarski, dobry na wszystko. Nie, to jest dobry. Mniszko. Wiem, bo mi jakaś koleżanka kiedyś zrobiła taki mniszkowy miodzik. I był dobry. Ale cudowne. Pierdziele. Jak ja uwielbiam te kwiaty we włosach, nawet jak są żółte, będę miała zaraz żółte czoło. Ja to jak mam nagrywać, to też się wstydzę. Jestem niewyprostowana. Nieładnie. Tutaj ja robię te, a to tam nie kręcę. No i stwierdzili, że muszą mi zrobić przecież kawałek vloga. Bo na Podlasiu nikt nie jeździ w wiankach na głowie. Mam wianek i nie zawaham się go użyć. Awe jednorożce. Okej. Brzmiało jak
już sygnał, ale spokojnie.